Dzisiaj będzie kazanie, tak jak było powiedziane tutaj wcześniej, na temat skutecznej modlitwy. Skutecznej to każdy musi sam ocenić w swoim życiu, na ile ta modlitwa działa, patrząc na doświadczenia, które może przechodzi. Ja powiem z własnego doświadczenia, jak moja modlitwa wyglądała, kiedy wzrastałem. Tutaj jest wiele dzieci i one są uczone modlitwy, czyli rozmowy z Bogiem, tak własnymi słowami. Natomiast ja wzrastałem w rodzinie Kościoła Powszechnego i mama moja jako wierząca osoba mogła mi dać tylko tyle, ile sama była nauczona. Więc oczywiście modlitwy, które były odprawiane czy odmawiane, to zawsze były regułki wszelkiego rodzaju, litania różne z różnych okazji. Najczęściej, bo są takie miesiące, najczęściej były modlitwy odmawiane do Królowej Niebios, czyli litanie do Marii. Natomiast lata dziecinne szybko minęły i przyszedł czas, kiedy zacząłem się zastanawiać troszkę głębiej na temat Boga, na temat też i modlitwy, chociaż do końca długo nie rozumiałem, że modlitwa to jest po prostu rozmowa z Bogiem. Tak jak ja z wami rozmawiam, tak i z Bogiem powinienem rozmawiać, ale ja tego nie rozumiałem. I w pewnym momencie na mojej drodze pojawił się człowiek z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który zapoznał mnie z Pismem Świętym. Ale zanim to nastąpiło, to pamiętam czas, kiedy byłem w wojsku 2 lata i w tym czasie miałem modlitwę do Ducha Świętego. Było to litanie na takich 2 małych kartkach, tak złożonych, i przez te 2 lata uważałem, że jako chrześcijanin powinienem odmawiać litanie do Ducha Świętego. Były inne też litania, ale właśnie to szczególnie. Kartka po 2 latach to się rozpadła prawie od codziennego trzymania jej w ręce i odmawiania. I w pewnym momencie, kiedy właśnie podjąłem decyzję, tak jak tu kiedyś dzieliłem się doświadczeniem swego nawrócenia, kiedy podjąłem decyzję pójścia do seminarium Kościoła Rzymskokatolickiego, wtedy też złożyłem papiery do Warszawy i kiedy wszystko już było załatwione, był to okres wiosny, nagle pojawia się w mojej wiosce człowiek, który wiedząc o tym, że idę do seminarium, chciał się ze mną spotkać. I do tej rozmowy i do tego spotkania doszło. I pierwsze spotkanie to była też pierwsza modlitwa własnymi słowami. Dopiero od niego właściwie uczyłem się takiej prostej, szczerej rozmowy z Bogiem, takiej modlitwy. I pamiętam, zaproponował mi spotykanie się codziennie i tak też było. Zanim miałem wyjechać z mojej wioski do seminarium, właściwie na uczelnię, no to wtedy modliłem się z nim każdego dnia. Właściwie on mnie tego uczył. To była taka pierwsza lekcja odnośnie modlitwy. Natomiast wcześniej modliłem się, no niestety, do osób, które zmarły. Dlatego, że wszyscy święci to osoby, które poumierały. Maria umarła. Wszyscy umarli i modliłem się do osób, które umarły. Oczywiście nie rozumiałem wielu spraw wtedy, co z człowiekiem po śmierci się dzieje, ale to jest odrębny temat. Natomiast chciałbym teraz przeczytać pewien fragment z piątej księgi, piąta księga Mojżeszowa, 18 rozdział. Piąta księga Mojżeszowa, 18 rozdział. I czytam od wiersza 9. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieśćpiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych.
ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Co innego, kiedy się wspomina osobę zmarłą, ale co innego, kiedy się wzywa, kiedy się modli do osoby zmarłej, której już właściwie nie ma, a według kaznodziei Salomona 9 rozdziału i 5 wiersza wyraźnie jest powiedziane, że wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Lecz umarli nic nie wiedzą, więc jeżeli nic nie wiedzą, to po co się do nich modlić? Ale niestety w tamtym czasie tego nie rozumiałem, więc czy ta modlitwa była skuteczna? Oczywiście Pan Bóg zna serca każdego człowieka. Każdy człowiek, który się modli, to Pan Bóg zna jego intencje, zna dokładnie jego życie, wie, czy ten człowiek miał okazję dowiedzieć się o takiej prawdziwej modlitwie. Pan Bóg jest sprawiedliwy i kochany i wie najlepiej, jak na kogo działać i w jaki sposób odpowiadać na modlitwy. W Księdze Jeremiasza mamy taką szczególny fragment, 7 rozdział Księgi Jeremiasza. Osiemset lat przed narodzeniem Chrystusa naród izraelski w pewnym momencie zaczął rzeczy dziwne robić, a mianowicie Jeremiasz, Pan Bóg do Jeremiasza przemawia i mówi tak: lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem, nie zanoś za nim błagania ani modlitwy i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham. Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu? Dzieci zbierają drwa, ojcowie rozniecają ogień, kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla Królowej Niebios. Cudzym Bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. Czy mnie tym obrażają, mówi Pan, czy nie raczej samych siebie, ku zawstydzeniu własnemu? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto mój gniew zawzięty wyleję na to miejsce, na ludzi, na bydło, na drzewa polne, na płody rolne, płonąć będzie i nie zgaśnie. Co to była za Królowa Niebios 800 lat przed narodzeniem Chrystusa? Czy ona miała jakieś imię? Nie wiemy. Ale była jakaś wymyślona Królowa Niebios. Diabeł dokładnie wie, żeby wymyśleć coś, co odciągnie człowieka od prawdziwego Boga Stworzyciela i wymyśla różne inne rzeczy. I niestety, ale patrząc na moje życie w tamtym czasie, to wiele modlitw przez wiele lat mojego życia to były do Królowej Niebios. A teraz Księga Jeremiasza, 44 rozdział. 44 rozdział Księgi Jeremiasza, 19-23. A jeżeli spalamy kadzidło Królowej Niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta z kształtu do niej podobne, i wylewamy dla niej ofiary z płynów? Na to rzekł Jeremiasz do całego ludu, do mężczyzn i kobiet, do całego ludu, którzy dali mu taką odpowiedź. Właśnie to spalanie kadzidła, którego dokonywaliście w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu, wy i wasi ojcowie, wasi królowie i wasze książęta i lud pospolity, wspomniał Pan i to wziął sobie do serca. Pan nie mógł tego dłużej znosić z powodu złych waszych uczynków, z powodu obrzydliwości, które popełnialiście. I dlatego wasza ziemia stała się pustkowiem, przedmiotem grozy i przekleństwa. Bez mieszkańców, jak to jest dzisiaj. Ponieważ spalaliście kadzidła i grzeszyliście przeciwko Panu i nie słuchaliście głosu Pana, nie postępowaliście według Jego zakonu,
Jego przykazań i Jego świadectw. Dlatego spotkało was to nieszczęście, jak to jest dzisiaj. Czy coś się zmieniło ogólnie u ludzi na tej ziemi? Cały czas są modlitwy, które są kierowane do różnych postaci, różnych istot, różnych osób. Ale my wiemy, że jest Bóg na niebie i tylko Jemu należy się chwała, cześć i uwielbienie. I tylko do Niego powinniśmy zanosić swoje modły. Ludzie często, jak ich spotykam, mówią, modlę się, modlę i nie ma żadnego skutku. Ale niestety, kiedy się głębiej z człowiekiem porozmawia, to modli się do wszystkich. Do wszystkich świętych, do wszystkich, ale nie modli się do postaci, która jest osobą żywą, która jest w niebie, która mieszka w niebie i może pomóc, którego ręka nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc. Najczęściej są to modlitwy do osób zmarłych. I teraz chciałbym, abyśmy otworzyli też 5 Księgę Mojżeszową, 4 rozdział. Ponieważ Pan Bóg coś powiedział do Mojżesza, a on miał przekazać swojemu ludowi. 5 Mojżeszowa, 4 rozdział. Piąta Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, od wiersza 15. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia, abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią. I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu i nie służył im, skoro Pan twój Bóg przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem. Także Pan Bóg, jedynie On chce, tak jak dzisiaj w szkole sobotniej studiowaliśmy o tym, że wywyższano Jezusa. Jezus ma być dzisiaj wywyższony i uwielbiony, nikt inny poza Nim. Jedynym pośrednikiem jest właśnie On i teraz chciałbym, abyśmy otworzyli Ewangelię Jana, 14 rozdział i 6 wiersz. Ewangelia Jana, 14 rozdział i wiersz 6. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Natomiast w 10 rozdziale podobnie jest ujęte, 10 rozdział i tutaj mamy wiersze 1, 7 i 9. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Ja jestem drzwiami dla owiec. Jedynie Jezus jest drzwiami do Ojca. Jedynie przez Niego możemy być zbawieni, jedynie przez Niego możemy zanosić modlitwy do naszego kochanego Ojca. Jeszcze tak wspomnę ten czas, kiedy te papiery w seminarium leżały, to pamiętam, jak oddałem się całkowicie modlitwie. Tak, rano różaniec, o godzinie 12 anioł pański, o godzinie 15 koronka do miłosierdzia Bożego,
a wieczorem litanie do Najświętszej Marii Panny, do Królowej Niebios. Robiłem to oczywiście szczerze, w niewiedzy, ale nie było miejsca na relacje z Bogiem. Dużo słów padało, dużo modlitw było, ale nie było kontaktu z żywym Bogiem. Nie było kontaktu w rozmowie z Nim. I kiedy ta prawda, tak jak wcześniej mówiłem, do mnie dotarła, że Jezus jest jedynym Zbawicielem, jedynym pośrednikiem, to powiem wam, kiedy usłyszałem tą szczerą, prostą modlitwę i kiedy zacząłem to praktykować, taki głęboki oddech wziąłem, tym bardziej, że to wszystko wypływa z Pisma Świętego. Kiedy to zrozumiałem, jeżeli oczywiście dla kogoś jest Pismo Święte autorytetem, dla mnie akurat było, więc cały jakby taki ciężar ze mnie uszedł. Dlaczego ciężar? Bo w pewnym momencie do takiej obsesji dochodziłem, że które litanie jest ważniejsze? Kto jest ważniejszy w tym wszystkim? Do kogo się modlić? A może jak będę się do takiej Marii Licheńskiej modlił, to może ta inna będzie... Nie, to moje zrozumienie było bardzo dziwne w tamtym czasie, wiecie? Dlatego, że tego jest, było tak dużo. Ale Pan Bóg jest łaskawy i wyzwala nas, wyswobadza nas z jarzma i grzechu, i z niewoli. Teraz Ewangelia Jana, jeszcze 14 rozdział, 13 i 14 wiersz. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim. Jezus jako ten jedyny, przez którego mamy zanosić modlitwy. Modlitwa jest otwarciem serca przed Bogiem, jak przed przyjacielem. Potrzebna jest nie po to, aby Pan poznał, jakimi jesteśmy, ale abyśmy mogli Go przyjąć. Modlitwa nie sprowadza Boga do nas, lecz podnosi nas do Niego. Tu nie ma mowy o innych postaciach, tylko jest mowa o Bogu. W Słowie Bożym, jeśli jest jakakolwiek modlitwa, to tylko do Boga. Nie ma innej. Nawet do aniołów nie ma modlitw. A co dopiero do zwykłego, śmiertelnego grzesznika, który nie jest w stanie pomóc. Bo gdyby był, to zapewne by niejednemu w życiu pomógł. Warunki wysłuchania modlitwy. Przede wszystkim modlitwa z wiarą. Ewangelia Marka 11:24. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wieście, że otrzymacie, a spełni się wam. Natomiast w liście do Hebrajczyków pisze, że też na temat wiary właśnie, bo żeby przyjść do Boga, to przede wszystkim trzeba najpierw uwierzyć, że On w ogóle istnieje. Bo jeżeli ja nie przyjmuję prawdy, że Bóg istnieje, to nigdy do Niego nie przyjdę. List do Hebrajczyków 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Jeśli ktoś nie doświadczył szukania Pana Boga i tej nagrody, to warto z tego skorzystać. Bo ci, którzy szukają Pana Boga, mają wielką nagrodę nie tylko tutaj, ale kiedyś życie wieczne. Pamiętam czas, kiedy już po tym całym doświadczeniu początkowym, po zrozumieniu Słowa Bożego, po opowiedzeniu się po stronie Jezusa, wyjechałem do Podkowy Leśnej. Wtedy byłem bez środków do życia, ale jak to w Podkowie Leśnej, łatwo znaleźć pracę gdziekolwiek. Tam akurat adwentyści mają, adwentyści są obdarzeni zaufaniem
I ludzie chętnie przyjmują ich do pracy. Ja też tam znalazłem taką jedną rodzinę, która chętnie mnie przyjęła, gdzie im u nich pracowałem. No i miałem na życie, aby się tam uczyć, aby opłacać język angielski, na którym byłem. To potrzebowałem środków, a na te środki się zapracowało, ale przyszła zima. Był to okres trudniejszy. Pracy nigdzie nie można było dostać. W ogrodzie pracy też nie było. I pamiętam, troszkę tak odczuwałem niedostatek. I pamiętam, jak się modliłem tak gorliwie własnymi słowami, rozmawiałem z Bogiem i mówię: Panie Boże, Ty wiesz najlepiej, że chciałbym gdzieś pracować, ale w tym momencie no, nie ma takiej możliwości. Proszę Cię, rozwiąż mój problem, bo muszę opłacić angielski, jeśli chcesz, abym ja tutaj był w tym miejscu. I pamiętam, że położyłem się spać. Może minęła minuta, a może nawet nie. Nagle pukanie do drzwi do mojego pokoju. No i wchodzi jeden z kolegów i mówi: słuchaj, wiesz co, ja tutaj mam jakąś kopertę dla ciebie, bo ktoś ci coś przekazał. Wyobraźcie sobie, otwieram kopertę, a tam ktoś, no do końca, no może domyślam się kto, włożył pieniądze, australijskie dolary. I powiem wam, że taki byłem Bogu wdzięczny. Ja nie liczyłem na coś takiego, ale po prostu w danym momencie Pan Bóg tak zadziałał, że miałem na opłaty angielskiego, miałem na jedzenie, chociaż tam z jedzeniem nie było problemu, bo to nie jest najważniejsze, ale chodziło o to, żeby było na opłatę angielskiego. Więc Pan Bóg w taki sposób zadziałał i to bardzo szybko i natychmiastowo. Innego razu pamiętam, jak zdawałem egzamin z prawa jazdy. Było 30 testów. Ja za dużo czasu nie miałem na naukę, ale uczyłem się i starałem się pojąć to, co tam pisało. Ale wiem, że dużo błędów robiłem. No i zakończyłem na teście 9. Poszedłem spać, bo już była godzina 23, a na drugi dzień egzamin. No i przyjeżdżam na egzaminy, rozłożył egzaminator w ręce wachlarz testów, wyciągam, a tam test numer 9. Dokładnie to, na czym skończyłem i co miałem dokładnie przerobione, na drugi dzień rano dokładnie taki test wylosowałem. Także Pan Bóg naprawdę jest niesamowity i działa w cudowny sposób. I ostatnie doświadczenie, i zaraz będziemy czytać teksty Pisma Świętego. Pamiętam, jak mieszkałem w Wągrowcu. To są pewne doświadczenia może starsze, a co nie znaczy, że dzisiaj nie mam doświadczeń, bo mam różne doświadczenia, ale to są takie szczególne. Przyjechałem z pewną osobą z Wągrowca, która zdawała na egzamin prawa jazdy, ale jeden niestety nie zaliczyła i za drugim razem z nią przyjechałem, dlatego że nie miała czym dojechać. I kiedy ta osoba pojechała na praktyczną jazdę, ja mówię do niej: wiesz co, ja będę się modlił za tobą w tym czasie. Dobrze, pojechała na miasto i ja czekałem na holu takim i kiedy ona już po egzaminie przychodzi, rozpłakała się, tak objęła mnie i mówi, i pytam się, czy zdałaś? Ona mówi: ja nie wiem, czy zdałam, bo tyle błędów robiłam, że po prostu no, chyba nie zdałam, ale egzaminator mi powiedział, że nie wiem, dlaczego pani zaliczam ten egzamin, ale zaliczyła pani. Ona mówi: ale ja nie wierzę. I ja tak mówię: ale słuchaj, no jeżeli ci powiedział, że zdałaś, to zdałaś, więc tylko Bogu podziękuj. I o co chodzi? Kiedy później wracaliśmy w samochodzie, ona do mnie powiedziała tak, że kiedy ty powiedziałeś, że się będziesz za mną modlił, to ja sobie pomyślałam, a i tak ta modlitwa nic nie da. Niech się modli, a ona i tak o niczym nie zaważy, na niczym nie zaważy. I Pan Bóg chciał jej pokazać, że jednak modlitwa jest ważna i należy się modlić i prosić naszego Pana i Ojca. Teraz tak, wiele modlitw często jest niewysłuchiwanych, ale są pewne problemy i przeczytamy 4 teksty, które mówią, że modlitwa jest niewysłuchana, niespełniona, może tak. Izajasz 59, 1-2. Księga Izajasza 59, 1-2.
Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy. Więc powodem niespełnionej modlitwy może być grzech. To jest jedno, tak? Psalm 66, 18. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Czyli następny warunek, jeśli ja będę knuł coś niegodziwego, a będę wołał do Pana, on mnie nie wysłucha. Następny fragment to jest Ewangelia Jana 15:7. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Następny warunek jest taki, że ja mam trwać, Jezus ma trwać we mnie, a ja w Jego słowie. Jeśli we mnie, ja mam trwać w Jezusie, przepraszam, i słowo Jego ma trwać we mnie. Jeśli tak będzie, to mogę prosić o cokolwiek bym chciał, a stanie się. Oczywiście będziemy też czytać, że wszystko powinno się stać według woli naszego Pana. Bo to, że ja usilnie czegoś pragnę, to nie znaczy, że muszę to otrzymać, ponieważ wola Boża może być zupełnie inna. I teraz przypowieści Salomona 28:9. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Czyli jeżeli ktoś odwraca ucho od nauki Bożej, a modli się, to Salomon pisze, że nawet modlitwa jest ohydą. W modlitwie potrzeba wytrwałości. Bo to, że raz się pomodlimy i nie ma odpowiedzi, to nie znaczy, że mam zaniechać tej modlitwy, ale być wytrwałym. I teraz Kolosan 4:2. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Czyli mamy w modlitwie być wytrwali. Następny fragment to też żarliwości nam potrzeba. Powinniśmy być żarliwi w modlitwie. Ewangelia Marka, 10 rozdział. I zobaczmy to na przykładzie człowieka, który nie odpuszczał, który był zdeterminowany, który pragnął pomocy Jezusa i wszystko robił, żeby tylko Jezus mu w jakiś sposób pomógł. 10 rozdział Ewangelii Marka. A Jezus, ten, który wtedy pomagał, to i dzisiaj, to jest ten sam Jezus. On i dzisiaj może nam pomóc, jeśli z determinacją, z żarliwością do Niego wołamy. 10 rozdział Ewangelii Marka, 46 do 52. Przyszli do Jezusa, do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha, on, chodzi o Jezusa, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Ostatnia nadzieja na uzdrowienie pojawiła się. I nagle odchodzi ta nadzieja. I nagle woła: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wyobraźcie sobie, niewidomy człowiek, Jezus odchodzi, a on woła na całe gardło, tak żeby tylko Jezus mógł słyszeć: proszę, zmiłuj się nade mną. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj,
wstań, wołać się. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym cię uczynił? A ślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Zobaczcie, jaka gorliwość, jaka żarliwość tego człowieka. Tak bardzo pragnął uzdrowienia. Ale też, jak tu pisze, odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Nie zostawił Jezusa, ale szedł za nim. Jezus jako najlepszy przykład w sprawie modlitwy. Z Niego mamy ten przykład. Teraz zobaczmy Ewangelia Marka 1,35. Ewangelia Marka 1,35. A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Wczesnym rankiem, przed świtem, wstał i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Skoro Jezus, Pan i Zbawiciel, Stworzyciel całego świata, wszechświata, potrzebował modlitwy do swojego Ojca, kiedy był na tej ziemi, o ileż bardziej my jej potrzebujemy. Ewangelia Łukasza 6,12. Ewangelia Łukasza 6,12. Kiedy Jezus miał powołać 12, to zobaczcie, gdzie spędził swoją noc. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. Powiem wam, że osobiście nigdy nie spędziłem nocy na modlitwie. Jestem zbyt słaby. Za szybko mi powieki opadają. Także niestety to... Zresztą ja też nie muszę, tak? Ale gdybym to robił, tak jak Jezus, w chwilach, kiedy jest wielki problem, to myślę, że też w jakiś sposób ta modlitwa miałaby na mnie wpływ pozytywny. Tak jak ile czasu poświęcamy na modlitwie i rozmowie z Bogiem, na tyle jesteśmy silni, aby przeciwstawić się pokusom, które przychodzą. Pan Jezus potrzebował tej modlitwy i tego kontaktu szczególnie, dlatego że ważyły się losy całego świata, całej ziemi. Jeśli On, to tym bardziej my potrzebujemy. I ostatni fragment to jest list do Hebrajczyków. Tu jest też ukazany Jezus, który modlił się, ale nawet potrafił modlić się z łzami w oczach. Hebrajczyków 4:7-8. Hebrajczyków 5 rozdział 7-8. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Za dni swego życia w ciele zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania. Kiedy nasza modlitwa jest najbardziej żarliwa? Kiedy mamy problem, kiedy jest jakiś szczególny czas, kiedy mamy też szczególny problem, to Pan Bóg cudownie działa, ale też nasza modlitwa jest niesamowita. Nasz niebiański Ojciec czeka, aby zesłać nam pełnię swoich błogosławieństw. Cóż mogą myśleć aniołowie o biednych, bezradnych, poddanych pokusom istotach ludzkich, które tak niewiele się modlą i które mają tak małą wiarę, podczas gdy Boże serce, przepełnione miłością, tęskni do nich i jest gotowe dać im więcej, niż mogą pojąć lub prosić. Księga Jeremiasza 33,6. Księga Jeremiasza 33, rozdział i 3 wiersz. Wołaj do mnie, a odpowiem ci. I oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Wołaj do mnie. Wszędzie, w
Piśmie Świętym modlitwy są tylko do Boga, żadnych innych istot. I tutaj też wołaj do Boga, a objawię Ci rzeczy wielkie. Bóg słyszy i odpowiada na nasze modlitwy, jeśli są zgodne z Jego wolą. I teraz chciałem przeczytać dwa teksty. Pierwszy list Jana 5,14. Pierwszy list Jana 5,14. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Jeśli prosimy Jego o to, wysłuchuje nas według swojej woli. Pamiętamy Pana Jezusa, który modli się w Getsemane i w modlitwie swojej wypowiada słowa: jeśli można, niech mnie ten kielich minie, lecz nie jako ja, ale jako Ty, Panie. Niech się stanie wola Twoja. I teraz Psalm 18, 7 wiersz. Ten fragment z modlitwy w Getsemane to jest Mateusz 26 rozdział 39 i 42 wiersze. Psalm 18, 7. Psalm 18 i 7 wiersz. W niedoli mojej wzywałem Pana. Wołałem o pomoc do Boga mego. Z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło uszu Jego. Także Panu, jeśli wołamy, On słyszy i odpowiada według swojej woli. Psalm 22 teraz, Psalm 22, wiersz 5 i 6. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. Czy możemy to, tak jak tutaj siedzimy, powiedzieć, że Tobie ufaliśmy i nie zawiedliśmy się? Bo ja powiem Wam, że wiele razy nie zawiodłem się, kiedy wołałem do Pana. Nigdy właściwie się nie zawiodłem. Może zrealizował swój plan według swojej woli, ale zawsze odpowiedział na modlitwę w stosownym czasie. Nie obawiaj się Mu zaufać, choćbyś nawet nie widział natychmiastowej odpowiedzi na swoje modlitwy. I teraz mamy przykład Naamana. Dwa przykłady. Przykład Naamana. Pan Bóg działa nie zawsze tak, jak my byśmy chcieli. Druga Królewska, 5 rozdział. Druga Królewska, 5 rozdział, 9-14. Przybył wtedy Naaman ze swoimi końmi, ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Jak wiemy, Naaman był chory na trąd, tak? Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy, według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecka. Czyli Pan Bóg mógł w inny sposób to załatwić. Ale pragnął, aby Naaman nabrał do niego zaufania. 7 razy się zanurzysz i trąd ustanie. I tak też się stało. Jest też historia w Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, 12-14, o 10 trędowatych. Kiedy przyszli do Jezusa, Pan Jezus powiedział, żeby poszli pokazać się kapłanom. A kiedy odchodzili,
wtedy zostali uzdrowieni. Czyli odchodzili z tronu, ale kiedy szli, w trakcie zostali uzdrowieni. Bóg przemawia do nas na różne sposoby. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział teraz. Mamy tutaj modlitwę natychmiastową, którą też każdy tutaj z siedzących zapewne zna. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 20-22. A oto niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego, mówiła bowiem do siebie, bylebym się tylko dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona. A Jezus, obróciwszy się, ujrzawszy ją, rzekł, ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. Zobaczcie, chociażbym tylko dotknęła szaty jego, a będę uzdrowiona. Taka dziecinna ufność do Boga, do Jezusa. Natychmiastowa reakcja. Nie ma takiego czasu i miejsca, które byłoby nieodpowiednie do zanoszenia do Boga. Nic nie może powstrzymać nas przed wznoszeniem naszych serc w duchu gorliwej modlitwy. Chociaż może nas otaczać skażona i zepsuta atmosfera, nie musimy nią oddychać. O modlitwie w Piśmie Świętym jest o wiele więcej fragmentów, ale o wiele też więcej czasu by nam zajęło, gdybyśmy wszystkie przestudiować. Ale na koniec jedna obietnica i jedno napomnienie. Psalm 37, 4-5. Psalm 37, 4-5 wiersz. Pamiętam ten psalm i ten fragment. Zawsze pisałem każdemu życzenia z tym fragmentem, który zaraz przeczytam. I kiedyś, kiedy było losowanie na Nowy Rok tekstów Pisma Świętego, to wylosowałem dla siebie ten, który daję każdemu. Także z tymi dołkami, prawda? Puszczaj swój chleb po wodzie, a po wielu dniach oddajdziesz go. Tutaj była historia o dołku, że kto kopie dołki, ten sam nie wpada. Psalm 37, 4-5 wiersz. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Naszym zadaniem jako chrześcijan, jako ludzi wierzących, to jest rozkoszowanie się Panem. Jeśli będę się Nim rozkoszował, to wtedy wiele rzeczy, które są pragnieniem naszego serca, a jest zgodne z Jego wolą, otrzymamy. Powiem Wam, że takich prezentów wiele w swoim życiu otrzymałem od Pana Boga. Czasami nawet mi było wstyd, bo może i czasem go zasmuciłem, a Pan pomimo tego dawał mi prezenty. To jeszcze bardziej mnie motywowało do tego, żeby go uwielbić z tego powodu. A teraz piąta księga Mojżeszowa jako ostatni fragment. I to jest ostrzeżenie dla mnie i dla każdego z Was. Piąta księga Mojżeszowa, 8 rozdział. Dziesięć do 14. Gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił, gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana Boga Twego za tą piękną ziemię, którą Ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które dziś nadają. Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe oraz byś nie zapomniał Pana Boga Twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, który Cię wyprowadził z niewoli grzechu.